Cześć, dacie z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do recenzji Xiaomi Pad 6, bardzo interesującego tabletu z licznymi dodatkami, które trzeba kupić sobie osobno. Natomiast sprzęt zdradził już swoją specyfikację jakiś czas temu, nie zmienia to jednak faktu, że cena była zagadką, gdzieś tam wyciekła. Mówimy o tablecie, który nie jest może najtańszy, ale też jakoś super drogi, że musimy wydawać od razu 4000. To nie, natomiast ma naprawdę sporo do zaoferowania i dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Pad 6, ciągle chcę powiedzieć Mi Pad 6, ale Pad 6 od Xiaomi jest sprzętem, który jest wykonany z aluminium, jest naprawdę bardzo solidny, przemyślany, trochę innowacyjny, jeżeli chodzi o niektóre rozwiązania. Tak jak mówię, no można sobie do niego kupić pokrowiec, klawiaturę, rysik, ten, który tu jest magnesowo, on jest też, bym powiedział, akcesorium dodatkowym. Niestety ich cen nie znam, więc poznacie je razem ze mną, jak ten materiał będzie publiczny. Zacznijmy od tego, że tablet ma 11 cali, więc taka bardzo popularna wielkość, niespełna 500 gramów, bardzo cienki, 6,5 mm, świetnie wykonany, tak jak powiedziałem, w całości jest aluminium, oczywiście oprócz szkła z przodu. Natomiast pierwszą rzeczą, na którą zwrócicie na pewno uwagę, jeżeli będziecie sobie gdzieś tam testować ten sprzęt, powiedzmy w jakimś sklepie, na pewno zwrócicie uwagę na głośniki 4, które oczywiście są sygnowane Dolby Atmos. Tutaj mamy to Dolby Vision i Atmos, więc no naprawdę gra to świetnie i chcę wam to od razu zaprezentować, żeby nie było. Są naprawdę, po pierwsze, bardzo głośne, to jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że jest sporo basu. Ja przełączyłem sobie na tryb rock, bo wtedy tego basu można wyciągnąć troszkę więcej. Natomiast generalnie jest bardzo dobrze. Gdzieś tam w ostatnich poziomach słychać delikatne już przestery na wysokich tonach, ale generalnie jest naprawdę świetnie. W sensie w tej cenie to jest bardzo dobra jakość. Myślę, że trochę brakuje do tego podstawowego nawet iPada, ale tak czy siak, jak na cztery głośniki brzmi to absolutnie rewelacyjnie. Tak jak słyszycie, jest naprawdę bardzo głośno i myślę, że to jest jeden z takich podstawowych punktów tego sprzętu, chociaż ma on znacznie więcej do zaoferowania, o czym powiemy sobie za chwilę. Jeżeli chodzi o sam ekran, jest to LCD 2880x1080 pikseli, czyli takie 2.8K, 144 Hz i rzeczywiście przełączyłem sobie i w całym okresie testów korzystałem z tego wyższego odświeżania. Tam można sobie to zdefiniować, można mieć 60, 90, 120, 144, więc jakby dopasowanie jest tego indywidualne. Jest również tryb automatyczny, powyżej 550 nitów, więc jak na tablety jest ok, chociaż bez jakiegoś tam przesadnego, bym powiedział, szału, około 309 punktów na cal, więc szczegółowość jest również bardzo dobra. Ekran się przygasza pod różnymi kątami, na to zwracam uwagę, natomiast kolorystyka się nie zmienia i to jest na pewno plus. Mamy wsparcie dla DCI P3, jest oczywiście certyfikat TUF, o którym już też mówiliśmy w przypadku Xiaomi wielokrotnie, więc tak na dobrą sprawę tyle, ale fajnie, że wszystkie wspierające aplikacje, jeżeli chodzi o video streaming, Dolby Vision i Dolby Atmos tutaj ogarniają, więc dźwięk i obraz będą na pewno świetne. Co do ramek, bym powiedział, że są wystarczające, w sensie mogły być ciut cieńsze, natomiast tak czy siak jest w miarę komfortowo, że można jakoś chwycić to urządzenie, w sensie jedną ręką, nie będziemy dotykać tego, co dzieje się na ekranie, oczywiście ekran się mocno palcuje przy takiej powierzchni. Mamy również aparat z przodu, 8 megapikseli ze światłem 2.2, no niestety ograniczenie do Full HD, jeżeli chodzi o wideo, z tyłu natomiast mamy 13 megapikseli i tam jest 4K już 30 klatek i to na pewno... Na to zwracam uwagę, robienie zdjęć i kręcenie filmów tabletami jest bez sensu, więc do wideo połączeń jak najbardziej to się nada. Wspomnę również o tym, że przyciski, które są tutaj na krawędzi, jakby no sugerują, bym powiedział, że mamy tu skaner odcisków palców. Niestety nie ma i to jest moje duże rozczarowanie. W sensie lubię, jeżeli tablet ma dostęp do skanera, chociażby w przycisku i rozpoznawania twarzy. Tu jest tylko rozpoznawanie twarzy, znaczy jest również oczywiście tam na przykład połączenie Bluetooth czy coś, ale generalnie jako smart lock, ale generalnie mamy rozpoznawanie twarzy. Działa tak sobie, nie ma jakiegoś przesadnego szału, w sensie na ogół odblokowuje się bardzo dobrze, ale też ma takie problemy, że czasami na przykład coś tam gorzej i nie może odblokować.
Tak czy siak jest oczywiście czujnik tutaj, więc w momencie, kiedy mamy odpowiednie akcesoria, to również to nam cię przygasza i później po odkryciu tego automatycznie ekran się rozjaśnia i wtedy odblokowuje i przechodzi do ekranu głównego, więc można to bezdotykowo tak na dobrą sprawę zrobić. Mamy również USB typu C. W pudełku, jak widzieliście, pewno mamy 33-watową ładowarkę, 8840 mAh. Jest oczywiście wsparcie dla szybkiego ładowania. Jeżeli chodzi o czas ładowania, to ciężko mi powiedzieć, bo przyznam szczerze, że nie ładowałem tą ładowarką, która jest w zestawie, tylko inną. Natomiast raczej to są takie 2 godzinki z kawałkiem na spokojnie, o tam od kilkunastu procent do stówki, a jeżeli chodzi o czas rozładowywania, to jak zawsze w przypadku tabletów jest to dość trudne do określenia, no bo musielibyśmy cały czas cisnąć, powiedzmy, w jedną rzecz. Ja akurat mam teraz taką gierkę, którą się zagrywam i tutaj tablet spokojnie wytrzymał 4 godziny takiego grania i odkładania, więc tak to mniej więcej wyglądało. Myślę, że wynik satysfakcjonujący, tym bardziej, że telefony z dużo mniejszymi ekranami przy tej obciążającej, myślę, dość grze są w stanie wytrzymać 3 godziny z kawałkiem, więc jak na tablet jest naprawdę bardzo w porządku. Jeżeli chodzi o system, to Android 13 z MIUI 14, więc wszystkie te podstawowe rzeczy tutaj na pokładzie są. Zwracam uwagę, że oczywiście sprzęt został stworzony tak, żeby działać tutaj na wielu aplikacjach, więc można mieć podział na 2, na 4, mogą być jeszcze pływające, mogą być jeszcze jakieś filmy, które są jako okna takie wydzielone, więc rzeczywiście można sporo robić na tym 11-calowym tablecie. No i działa to rzeczywiście bardzo dobrze. Mamy tu speckę Snapdragon 870, UFS 3.1. Konfiguracje są różne, 128 i 6 GB jako taka podstawowa. I ona powinna kosztować mniej więcej 1900 zł. Jest szansa na jakąś przesprzedaż, więc wydaje mi się, że tu jest coś z takiego ala 2 razy więcej pamięci, może jakieś dodatkowe akcesoria w tańszej cenie. Tu musicie sprawdzić w linku w opisie, bo przyznam szczerze, że nagrywam to przed premierą, taką oficjalną w Polsce, i tego po prostu nie wiem. Co nie zmienia faktu, że sprzęt działa naprawdę bardzo dobrze, wszystko się odpala w świetnym tempie, jakichś zastrzeżeń tutaj nie mam. Zwrócę uwagę na jedną rzecz, która jest moim zdaniem bardzo wyjątkowa, a mianowicie niezależnie od orientacji możemy odpalić sobie tam TikToka, ok, bo TikTok się fajnie skaluje, w sensie czy w pionie, czy w poziomie, niezależnie od urządzenia. Natomiast wiele urządzeń nadal nie potrafi odpalić Instagrama w poziomie. Tutaj można to zrobić, oczywiście jest to jako taki, powiedzmy, pasek przez środek, ale da się, nie trzeba za każdym razem obracać ekranu. Na przykład zdarza się to w tabletach Samsunga. Tutaj jest to zrobione tyle dobrze, że po prostu odpala się to w takiej orientacji, w jakiej trzymamy urządzenie. I tak jak mówię, wszystko się odpala w dobrym tempie, nie miałem żadnych problemów, żeby coś się nie chciało odpalić i tutaj działanie na wielu aplikacjach również jest bardzo, bardzo wygodne. Natomiast przechodzimy sobie do akcesoriów. Pierwszym oczywiście jest druga generacja Rysika, która tam, nie wiem ile, 30 godzin jest w stanie wytrzymać. W 7 minut ładujemy, czy nie, w minutę ładujemy na 7 godzin użytkowania. W każdym razie Rysik nie ma jakoś bardzo dużo funkcji, bym powiedział. W sensie o jakiegoś odręcznego pisania, przekształcania na tekst nie widziałem. Mamy zaznaczanie różnych form, czy prostokątne kółka i robienie screenshotów. I robienie notatek, pisanie i tak dalej, i tak dalej. Dwa przyciski przesysa się tutaj magnetycznie, chociaż powiem szczerze, że jest tak jakoś nieintuicyjnie. Jest to oczywiście miejsce na krawędzi, ale zdarza mi się czasami tak położyć i on nie jest zapięty wtedy, w sensie nie jest magnetycznie przyłączony, żeby się ładować. Dopiero jak go przesuniemy, to wtedy pojawia nam się odpowiednia informacja, że bateria się ładuje. No i ten rysik jest też taki duży, że on się delikatnie tutaj chybocze jakby na tym, ale sam rysik wygląda bardzo ładnie, tak jest zrobiony całkiem nieźle jak na plastik, wygląda to bardzo w porządku. W zestawie rysiku, jak kupimy sobie ten rysik, jest wymienna końcówka i tak na dobrą sprawę tyle. Więc z rysika, no jeżeli ktoś chce rysować, to spoko, jakby jest tam wiele punktów nacisku, można oczywiście sobie szkicować ładnie, jeżeli ktoś ma zdolności, ja takich nie mam. Dodatkowe elementy, to pierwszy z nich to taki zwykły cover, ja nie pamiętam dokładnie tych nazw, natomiast ten jest oczywiście taki zginany, magnetyczny, nie chce się otworzyć jak zawsze. No i tutaj można sobie go obrócić w ten sposób, że po prostu robimy sobie z niego taką stójkę, że tablet będzie sam stał. No i jest magnetyczny, więc przysysa się również do powierzchni szkła z przodu i wygasza urządzenie. W momencie, kiedy podnosimy sobie to, to automatycznie nam się urządzenie wybudza. Drugim jest klawiatura i tutaj mam dużo więcej ciekawego do powiedzenia, natomiast zwrócę uwagę, że jakby te piny Pogo są tak, one są tu tak nietypowo dość tutaj, na ogół są na krawędzi, natomiast oczywiście ta klawiatura jest taka, że kładziemy sobie tutaj i wpinamy sobie i
zaznaczamy tu. Klawiatura nie jest podświetlana, natomiast podświetla się caps lock. No i z klawiatury pisze, na klawiaturze pisze się bardzo dobrze, nie ma tu touchpada, natomiast jest masa bardzo, ale to bardzo fajnych gestów, znaczy gestów, skrótów, które są rozpisane, więc wystarczy przyłożyć, przytrzymać przycisk. No i dzielenie aplikacji, chowanie, wydzielanie do pływających okienek, pasek powiadomień, pasek przełączników. Jest taka klasyka, czyli ściemnianie, zgłaśnianie i tak dalej, ale tych rozwiązań jest tutaj dużo, w sensie jakieś dodatkowe aplikacje, notatki, kalkulator szybkie. Fajnie to zrobili, podoba mi się to. Nie wiem, czy było to wcześniej, nie pamiętam, przy testach chyba nie miałem klawiatury wcześniej, natomiast tu rzeczywiście działa to bardzo dobrze i bardzo tak ergonomicznie, w sensie jak się przyzwyczajimy, mamy odpaloną jedną aplikację, przycisk, strzałka w bok, automatycznie otwiera nam się druga. Oczywiście można to zrobić również w momencie, kiedy mamy odpaloną aplikację trzema palcami, możemy sobie skrócić, bo tego chyba nie nagrywałem, i odpalić sobie po prostu inną aplikację, już mamy widok podzielony, więc to jest spoko. Ten widok podzielony jest również w miejscu, kiedy później wyjdziemy, on zostaje gdzieś tutaj na dole, więc można szybko do niego wrócić, jeżeli mieliśmy jakąś inną aplikację odpaloną. Jest to przemyślane, działa to naprawdę bardzo w porządku i tutaj ciężko mieć jakieś zarzuty. Nie wiem, ile ta klawiatura kosztuje, nie powinna kosztować jakoś bardzo dużo, ale znając życie niestety i inflację i wszystko, tania pewno nie będzie, a jest rzeczywiście, myślę, bardzo spoko. Szkoda, że nie ma tutaj dwóch sposobów na zablokowanie, w sensie czasami jest tak, że jest możliwość na przykład położenia, znaczy można sobie tak położyć, ale czasami jest możliwość jakby dwóch poziomów nachylenia, tu tego niestety nie ma. Ale generalnie działa to, fajnie to wygląda i też jest taka pseudoskórka. Myślę, że się to jak najbardziej tutaj broni. Więc podsumowując, tablet oceniam na bardzo pozytywnie. W sensie, wiadomo, nie mamy tu topowej specyfikacji ekranu OLED-owego, skanera odcisków palców w ekranie. Natomiast jak sobie tak pomyślimy, do czego będziemy używać taki tablet, że będziemy korzystać do oglądania filmów, przeglądania portali społecznościowych, nie będziemy nic na tym renderować i tak dalej, ewentualnie jakieś pisanie, czy właśnie używanie rysika, jeżeli sobie kupimy. Ale nawet jeżeli nie, oceniając sam tablet, specyfikację ma naprawdę, może nie topową, ale nadal bardzo dobrą, tam sprzed dwóch lat, taką no, roczną z kawałkiem, dobrze, taką wysokopółkową. Świetna pamięć, szybka UFS 3.1, wiadomo nie 4.0, ale nadal wystarczająca. Urządzenie działa bardzo dobre, ma świetne głośniki, super szybki odświeżany ekran, chociaż nie jest to AMOLED, jak powiedziałem, i wszystko naprawdę bardzo dobrze działa. Tu jakichś większych zastrzeżeń nie mam co do płynności, czy odpalenia tych gier, czy do tego, jak bateria się zachowuje. Jest również ładowarka w pudełku, co się nie zawsze zdarza, i to ładowanie no nie jest najszybsze, ale nie jest też jakieś tam 18-watowe. Więc ogólnie bym powiedział, że w tej cenie to jest naprawdę spoko sprzęt. W sensie oczywiście można kupić jakieś inne tablety w tej cenie, natomiast bardzo często one jednak albo nie mają tak 120-hercowego ekranu, albo mają jednak speckę jakąś taką słabszą na Mediateku, albo mają tylko dwa głośniki, albo nie mają tak fajnie rozwiązanych jakichś tam gestów i innych rzeczy. Więc jeżeli to rzeczywiście będzie taka cena, że to będzie poniżej 2000 zł za sam tablet i będzie jakaś przesprzedaż, że tu będzie większa pamięć, albo że może będzie jakiś któryś z tych akcesoriów dodawany, albo będzie w niższej cenie, wydaje mi się, że to może być naprawdę bardzo sensowne. W sensie te tablety, które ja testowałem w tym przedziale cenowym, one jednak miały gorsze specyfikacje, gorsze ekrany i bardzo często no, też miały te rysiki gdzieś tam do zakupienia osobno. Chociaż zdarzały się w przypadku Lenovo takie, które były w pudełku i też potrafiły na przykład znacznie więcej. Więc nie jest to jakaś super złota oferta, natomiast wydaje mi się, że fajny kolejny gracz, gdzie można zdecydować, co ewentualnie chcemy, i ten tablet rzeczywiście pod wieloma względami wypadał bardzo, bardzo w porządku. Jeżeli jesteście zainteresowani, aktualne ceny macie oczywiście te faktyczne, które się pojawią w opisie. Bardzo mi się podoba to akcesorium z klawiaturą i z tymi wszystkimi gestami. Uważam, że to jest taki sztosik, że to jest tak przemyślane, że rzeczywiście nauczymy się tych gestów raz i później praca na takim sprzęcie rzeczywiście będzie bardzo płynna, bardzo wygodna i taka mocno intuicyjna. Jeżeli macie jakieś informacje odnośnie tego sprzętu, no bo wiadomo, on u nas wchodzi, ale już powiedzmy można było sobie go gdzieś ściągnąć wcześniej, to dajcie znać. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to również zapraszam do komentarzy. Będę wdzięczny za subskrypcję, polajkowanie, ewentualnie za udostępnienie materiału. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.